Cześć, witam wszystkich ponownie po dosyć dłuższej przerwie. Dzisiaj pokażę Wam album znowu na ślubne zdjęcia, tak jak chyba zresztą obiecywałam w poprzednim filmiku. I w tym albumie ponownie sięgnęłam po kolekcję Lemoncraft Yesterday. Troszeczkę dużo mi zeszło nad tym albumem, ponieważ strasznie ciężko mi się z tymi papierami pracowało. Ciężko mi było właśnie dopasować je troszeczkę, mimo że już drugi raz z tą kolekcją pracowałam. No dobrze, ale nie będę już marudzić, przechodzimy do rzeczy. Album jest podobnej wielkości do tych albumów, które wykonywałam poprzednio. Na wysokość ma 8,5 cala okładka, a szerokość 7,14 cala i jest dość gruby. 3,34 cala ma na gotowo zrobione, także jest grubaskiem. Opowiem Wam tylko króciutko o okładce. Tutaj zrobiłam ramkę z birmaty, oklejona jest papierem. W środku jest wsuwana karta, tutaj można sobie wsunąć na przykład zdjęcie, jeżeli to będzie album na zdjęcie ślubne, bo taki jest przeznaczony, to można zdjęcie pary młodej. I okładeczkę zdobiłam różyczkami z Famirano, które sama robiłam. Tutaj są motylki oczywiście, wycięte z kolekcji, no bo motylki są takim znakiem firmowym Lemoncraftu. One są pociągnięte Glossy Accents, żeby je troszeczkę usztywnić. Co tutaj mamy jeszcze? Różyczki są z Actiona, te takie pączki. To są listki, które kupiłam w Creationie. Pokazywałam je w filmiku zakupowym moim ostatnim. To srebrne serduszko jest z Actiona, napis to jest tekturka pomalowana białą farbą i też pociągnięta jeszcze Nouveau Jewel Drops w kolorze Rose Water. Ono daje taki transparentny efekt i te kropelki tutaj i te na różyczkach też są właśnie tym preparatem zrobione. Dobrze, to tyle o okładce. Zawiązywana jest na taką podwójną rybcową wstążkę różową i białą. A wewnątrz znajdziemy 6 rozbudowanych kart. Tak jak zazwyczaj w moich albumach ostatnio. Sprawdzę jeszcze, czy jestem w kadrze. Jest wszystko ok. I na tej stronie okładkowej zrobiłam taką klapeczkę i tutaj mam miejsce na wklejenie większych zdjęć niż te tradycyjne 10x15 cm. Myślę, że większy format się tutaj fajnie zmieści. A na tej klapce zrobiłam tylko kieszonkę. A w kieszonce są ozdobiane jednostronnie papierem maty. I na niektórych są jeszcze też te motylki. Oczywiście też pociągnięte są Glossy Accent, żeby były trwalsze. I tutaj jest mata podwójna. Ma dwa zdjęcia 10x15. Wszystkie maty, które tutaj zrobiłam, są właśnie na zdjęcia 10x15. Pojedyncze, bodajże chyba trzy są na te małe zdjęcia, ale to ze względu właśnie na budowę albumu. I tutaj mamy rameczkę z folią, tutaj można sobie wsunąć zdjęcie, wtedy zasłonimy tą kartę, ale ona jest tylko tak, żeby po prostu ładnie wyglądała po otwarciu, a później możemy tutaj oczywiście zdjęcie parę młodych wstawić. Zgodnie z tym napisem żona i mąż, to jest tekturka z laserów welowe. Ta ramka jest klapeczką jednocześnie, z tyłu też możemy umieścić zdjęcie. I tutaj otwieramy jeszcze raz i mamy boczną kieszonkę z trzema matami. I karta wycięta z kolekcji, z tyłu można sobie coś zapisać, jako taki. Wszystko jest na magnesik oczywiście. Tutaj do otwierania też służą te wstążeczki, które powklejałam. I w każdej stronie jest jeszcze dodatkowa mata do wklejania zdjęcia. I nie będę Wam już ich więcej pokazać, one tutaj jest ich 6, oczywiście tyle ile kart. Na drugiej stronie jest taka głęboka pionowa kieszeń. I tutaj też wsunęłam dwie maty. Na niektórych matach mamy takie trzy madełka, one są wycięte dziurkaczem narożnym z zestawu Marty Stewart. I na tej kieszonce nakleiłam taką potrójną matę na zdjęcie. Nie ozdabiałam jej, ponieważ jest już przecięta do takiego rozmiaru, żeby tutaj zmieściło się zdjęcie 9x13 i żeby ona miała jeszcze taką niewielką białą rameczkę, żeby to ładnie wyglądało. I zawiązujemy to na taką szyfonową wstążkę. Na tej stronie mamy klapeczkę na zdjęcie i dwie kieszonki pionowe. Tutaj taka płytsza, ale jest 3D, ma taki grubszy boczek. I tutaj umieściłam podwójną taką książeczkę na zdjęcia. A tutaj w tej głębszej kieszeni jest taka duża mata na zdjęcia, ozdobiona tą dużą kartą z kolekcji. I tutaj się zmieszczą te zdjęcia 13x18, jeszcze weźmiemy linijkę i zobaczę, sprawdzę, dokładnie tak, 13x18 i też będą miały taką niedużą białą rameczkę. Takich mat będzie jeszcze dwie w tym całym albumie na te większe zdjęcia. I kolejna strona,
Tutaj mamy taki nieduży belly band i tutaj jest właśnie ta mniejsza mata 9×13. Tutaj mamy klapeczkę na magnes po podniesieniu i z drugiej strony. Centralnie mamy wklejoną matę na zdjęcie, ona jest leciuteńka podniesiona na taśmie piankowej. Ta taśma jest chyba 1,5 mm albo 1,2 mm, także to jest tylko takie niewielkie podniesienie, niewielkie odbicie. I tutaj na tych bocznych klapeczkach zrobiłam kieszonki i tutaj też są właśnie te mniejsze maty na zdjęcia 9×13 i jeszcze te tagi z kart. I tutaj w całym albumie użyłam do ozdabiania brzegu, użyłam dwóch dziurkaczy. Obydwa są z Marty Stewart, także już niedostępne niestety w sprzedaży. To jest ten głęboki, który Wam pokazywałam, już nie jeden raz go stosowałam, go bardzo lubię. I tutaj ten też jest właśnie z Marty Stewart, jest troszeczkę płytszy, płci wycina wzór i jest to zestaw właśnie, który umożliwia wycinanie takich ramek. I ta ramka będzie pasowała na zdjęcie, muszę się tutaj dogrzebać, gdzie tutaj mam wycięte takie karteczki. 9×13 będzie tutaj dobrze wyglądać, bo też się fajnie zmieści, oczywiście za te różeczki możemy sobie wsunąć. A 10×15. Widzicie, dopiero co skończyłam ten album robić i nie pamiętam. No nie, 10×15 by trzeba było przecinać, także to mniejsze zdjęcie. Wszystko zapinamy na magnesik. Na kolejnej stronie mamy wodospad na 4 karty, także 8 zdjęć tutaj się spokojnie zmieści. Nie oklejałam ich całych, tylko brzegi, ponieważ tak jak mówię, docięte są w ten sposób, że tylko to zdjęcie będzie miało taką białą obramówkę, także nie ma sensu oklejania już wtedy takich mat wodospadu. Poza tym dodatkowe oklejenie jeszcze tworzy dodatkową grubość. Robi się trochę ciasno. I kolejna strona, tutaj mamy już środek albumu, czyli dwie centralne strony. Muszę go troszeczkę podnosić, no bo te ozdoby na okładce powodują, że on się nie otwiera tak do końca. No ale nie chciałam też zostawić tej okładki całkiem gładkiej. I tutaj mamy dwie symetryczne strony. I na każdej z nich są dwie takie klapeczki. I tutaj mamy wysuwane takie maty na zdjęcia. No tu widzę, że mi się klejem powróciło, jeszcze muszę to wytrzeć. No wchodź z powrotem. Dobrze, później sobie to wsunę, jeszcze jest niewyrobione, także... I tutaj zamiast tych mat, albo z tyłu po prostu można nakleić zdjęcie i wsunąć matę już ze zdjęciem z powrotem tutaj do tej ramki. Oczywiście wszystko jest za folią. I to wszystko jest jeszcze otwierane w drugą stronę. I tutaj też. Zobaczę, czy widzicie. No, prawie wszystko ładnie się mieści. I tutaj mamy boczne kieszonki. Wszystko jest symetrycznie, także w tych dwóch kieszonkach mamy dwie identyczne maty na te duże zdjęcia. Tak jak mówiłam, jeszcze te zdjęcia 18×13 tutaj powinny się zmieścić. I oczywiście tutaj na tych bocznych klapkach też miejsce na wklejenie zdjęć. Będą się fajnie tutaj właśnie, albo zdjęcie, to większe, będzie miało taką fajną rameczkę z tych róż. Widzicie? Widzicie. Dobrze. I kolejne strony. Tutaj tylko dwie kieszonki. W tej kieszonce książeczka, znowu ozdobiona kartą z kolekcji. Oj, muszę użyć drugiej ręki. 10×15. I znowu dwie oklejone maty, w tym jedna oklejona, ozdobiona jeszcze tym motylkiem. Tutaj mamy z kolei pod tą wstążeczką taką niedużą harmonijkę na 2×4 zdjęcia. Ta harmonika jest przyklejona do klapki, tutaj też zmieści się zdjęcie 9×13 i tutaj znowu wkleiłam tą gotową matę na zdjęcie, też lekko podniesiona i tutaj jest ozdobiona tylko tym motylkiem. To sobie zawiążę później. Na kolejnej stronie mamy znowu głęboką kieszeń od góry i tutaj dwie maty na zdjęcia. Tutaj mamy jeszcze klapkę, tutaj zrobiłam taką dużą klapkę i tutaj na tej kieszonce nakleiłam kolejną rameczkę. I też oczywiście na tej macie z tyłu możemy nakleić zdjęcie i wsunąć tutaj za tą plastikową szybkę. A po podniesieniu tutaj klapki do góry mamy miejsce na wklejenie zdjęcia i kolejną kieszonkę, w której schowałam dwie maty i tak, czyli tą dodatkową kartę na zapiski. Na tej stronie, zawiązywane na wstążeczkę, są takie dwie maty, które tak nierównomiernie nakleiłam, wkleiłam bardziej.
I tutaj też mamy miejsca na zdjęcia. Raz, dwa. I tutaj można jeszcze jedno zdjęcie sobie wkleić do tego mniejszego formatu 9x13. Te papiery mają piękne kolory. Bardzo podoba mi się właśnie te odcienie mięty. Z tym, że nie wszystkie karty mają właśnie ten odcień, dlatego ciężko się jest je połączyć, a poza tym musiałam kupić kolekcję ozdobną w dwóch różnych sklepach i oczywiście trafiłam na dwa różne odcienie tych samych papierów. No także łatwo nie było, ale album jest zrobiony. Dobrze, następna strona. Tutaj klapka na mniejsze zdjęcie, większe zdjęcie, z tyłu też i tutaj znowu gotowa mata. Wklejona, ozdobiona tutaj tymi różyczkami, za które oczywiście można zdjęcie wsunąć. I to zawiązujemy. I na ostatniej stronie okładkowej, jak to zazwyczaj u mnie bywa w ostatnio robionych przeze mnie albumach, mamy oczywiście kieszonkę, kopertkę 3D z harmonijką i tutaj zostawiłam jeszcze wolne maty na zdjęcia. Do wykorzystania przez przyszłą właścicielkę, czy przez przyszłych właścicieli tego albumu. Tył albumu jest gładziutki, oczywiście nie dorobiłam się jeszcze swojej pieczątki, ani swojego logo, także jest gładki i prosty. I to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Podzielcie się ze mną w komentarzach swoimi wrażeniami, przemyśleniami, pytajcie o co chcecie, ja na wszystkie pytania staram się odpowiadać, nawet w obcych językach, których nie znam. Korzystam wtedy z Google Translate, także mam nadzieję, że da się to później jakoś odczytać. No, staram się po prostu służyć pomocą wszystkim, którzy mnie o coś pytają. I cóż, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!